Słuchajcie, zacznijmy od szybkiego wytłumaczenia, co możecie znaleźć w lobby Mablorda. Jak widzicie, jesteśmy teraz na stronie głównej z naszą piękną ziemią na środku. Mamy tutaj trzy kluczowe elementy, które wytłumaczę wam pokrótce, za co odpowiadają. Stwórz pokój. Tutaj możecie stworzyć grę publiczną, nie rankingową. Do wyboru, jak sami widzicie, macie różne mapy. Ja wybiorę na przykład Europę. Niżej macie ustawienia meczu. I po kliknięciu opcji zaawansowane możecie wybrać liczbę graczy, punktów ruchu, szybkości ruchu czy długości meczu. Nie będę dla was każdej z tych opcji omawiał, ponieważ to trwałoby zbyt długo. Po ustawieniu meczu na publiczny mogą do was dołączyć inni ludzie, w tym wasi znajomi, których możecie dodać w zakładce profil. Wyszukacie ich przy pomocy kodu lub po nazwie. Ale wracając do rozgrywki, jeśli jesteście już gotowi, to kliknijcie opcję Start. Wtedy zacznie się wasz mecz. Kolejną z opcji na ekranie głównym jest przycisk Graj Online. Tutaj macie dostępne rodzaje rozgrywki, w tym mecze krótkie Blitz, trwające 6 minut na danej części świata oraz mecze długie 15-minutowe na mapie świata. Mecze rankingowe bezpośrednio wpływają na wasz ranking. Zdobywacie z nich nagrody, jak i itemy, które możecie znaleźć na mapie oraz po ukończeniu rozgrywki. Przeciwnicy dobierani są na podstawie waszych rank i w zależności od ich zdobytych medali system przelicza, ile zyskujecie za przegraną lub za zwycięstwo. Wygrywa ten gracz, którego imperium podbije najwięcej i będzie miał najwięcej punktów lub poprzez eliminację. Na stronie głównej macie też skrzynki, które możecie odbierać co określony czas, a następnie otwieracie je klikając na skrzynkę w karcie ekwipunku. Przedmioty, jakie z nich uzyskacie, są potrzebne na chwilę obecną głównie do ulepszeń specjalnych umiejętności, które znajdziecie stronę wcześniej. Każda z umiejętności ma inne zastosowanie, które omówię dla was w czasie rozgrywki, czyli już za chwilę. Przedmioty razem ze zdobytym goldem pozwalają wam dokonać ulepszenia na dany poziom. Tutaj macie dokładne wartości, co zmieni się po ulepszeniu. W zakładce profilu możecie znaleźć wasz aktualny ranking, czyli zdobyte medale, tuż obok rangę, która odpowiada dywizji, w jakiej się aktualnie znajdujecie. Powyżej jest level XP, potrzebny na konkretny poziom ulepszeń umiejętności. Nieco niżej personalizacja profilu, czyli jeśli macie dostępny awatar, to możecie go tam ustawić. Oprócz tego kolor obramówki awataru i co najważniejsze wzór mapy, jeśli takowy posiadacie, ponieważ nim będziecie grali w rozgrywanych przez was meczach. W zakładce społeczność macie natomiast aktualny ranking i życzę wam, żebyście byli w nim jak najwyżej. No dobrze, ale teraz czas na najważniejsze, czyli rozgrywkę i wykorzystanie umiejętności. Kiedy jesteście już w meczu, to wybieracie sobie kraj, którym chcecie zaczynać. Następnie klikacie przycisk gotowy i czekacie na gotowość innych graczy. Po starcie klikacie na dostępne w prowincji jednostki i przeciągacie je, aby podbić sąsiednie tereny. Aby wygrać, wasza armia musi być przynajmniej równa sąsiadującym terenom. I tutaj uwaga, liczba jednostek stale rośnie, więc z czasem podbicie będzie coraz trudniejsze. Każdy wasz ruch na wrogą prowincję w ramach oficjalnych meczy kosztuje 2 punkty ruchu. Wewnątrz swojego terytorium to tylko jeden punkt ruchu. Tutaj w górnym lewym rogu macie dostępną liczbę punktów ruchu, które dodają się co 20 sekund z prowincji, jakie posiadacie. Cyferka tuż obok nich informuje was o produkowanych tam czasowo jednostkach oraz punktach ruchu, jakie wam z niej przypadają. Co natomiast można jeszcze robić za punkty ruchu? No i tutaj wracamy do jednej z najważniejszych rzeczy, czyli elementu strategicznego, jaki oferują umiejętności. Każda z nich ma określony cel. I teraz dostępne umiejętności pokrótce wam wytłumaczę. Bomba atomowa. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Zrzucając ją na prowincję wroga, tracicie 4 punkty ruchu, czyli tyle, ile znajduje się w tym oto kółeczku. Ale jeśli przeciwnik nie przesunie swojej armii do innej prowincji, to straci część jednostek. W przypadku poziomu 0 umiejętności, kiedy nie jest ona jeszcze ulepszona, zrzut będzie trwał 4 sekundy i niszczy 30% dostępnych tam jednostek. Wraz z ulepszeniem tej umiejętności zmieniają się także jej parametry. Następny to szybki przyrost. Jakkolwiek komicznie to nie brzmi, odpowiedzialny jest on za to, żeby w danej prowincji szybciej tworzyły się jednostki. Ta umiejętność także może być rozwijana, jak wszystkie poza tą następną, czyli autostradą. Autostrady używacie wtedy, jeśli posiadacie minimum 2 prowincje i chcecie, żeby jednostki z jednej z nich automatycznie przemieszczały się do następnej. Wystarczy nałożyć tą umiejętność na przemieszczające się jednostki. Jest ona niezwykle przydatna, jak macie duże terytorium i chcecie dostarczać waszą armię prosto na pole walki. Kolejny to speed up, czyli przyspieszenie. Tą umiejętność rzucacie na przemieszczające się jednostki i szybciej docieracie do celu. Następne w kolejce są rakiety. Teraz prosta symulacja. Hipotetycznie przemieszcza się na was wróg. Jeśli wystarczająco szybko rzucicie na jego nadchodzące wojska tą umiejętność, to część armii przeciwnika zostanie zniszczona.
Czas na epidemię. Jeśli zrzucicie epidemię na terytorium wroga, wtedy ten zacznie tracić dostępne tam jednostki przez określony czas. Im wyższy level, tym szybciej i więcej jednostek będzie tracić przeciwnik. Hologram jest niezwykle przydatny, aby zmylić wroga co do posiadanej przez was armii. W momencie, kiedy zrzucicie go na wasze terytorium, przeciwnik zobaczy, że jest tam więcej jednostek niż rzeczywiście jest. Na poziomie 0 umiejętność podwaja dostępne jednostki przez określony czas. Więc jeśli widać było, że jest tam 20 jednostek, to po użyciu hologramu będzie ich widać 40. Ale w rzeczywistości będzie ich tylko 20. No i pozostał nam Emp, czyli ostatnia dostępna umiejętność przed następnym update'em. Zrzucając Emp na daną prowincję, zatrzymujecie tworzenie się w niej jednostek. To tyle jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast na samej mapie macie jeszcze jeden bardzo ważny element, a konkretnie mowa o portach, które pozwalają wam transportować jednostki do innych prowincji portowych, które się podświetlą dla danego portu. To w sumie tyle, jeśli chodzi o logikę gry. W górnym prawym rogu macie też dostępny sklep, gdzie możecie coś sobie do rozgrywki kupić. To pomoże nam rozwijać MapLorda. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Dajcie znać, jak wam się grało i widzimy się w grze. Dzięki i życzę wam miłego grania. Trzymajcie się. Cześć.